Już lecimy, także. Dobrze, tutaj technicznie jeszcze rozmawialiśmy, także dla tych, którzy są technicznie podłączeni, to jest czat z tym, gdzie możemy się podłączyć. Także witam serdecznie, jak co każdy drugi piątek miesiąca. Dzisiaj będziemy mówić o Inside Out Leadership, czyli jak osiągnąć 200% zamierzonego celu. Ale zanim o tym, to jeszcze powiem, o co tutaj chodzi, jak działamy i co tutaj się dzieje. Trzy filary Turkusu, turkusowa organizacja, o co tutaj chodzi. Po pierwsze są to organizacje, które samo się organizują, czyli nie ma jednej osoby, która wie wszystko i odpowiada zawsze trafnie na wszystkie pytania. Jest tym szefem, liderem, który wie jak najwięcej, tylko jest to sama organizacja. Zespół sam wyznacza cele, sam wyznacza priorytety i je realizuje. Może brzmi jak utopia, ale są takie organizacje i na naszych spotkaniach mówimy o tym. Drugi filar to pełnia, czyli bycie autentycznym. Jeżeli mam swój dzień, to mam swój dzień też w pracy i w domu. Jestem sobą bez zakładania masek, bez grania w gry korporacyjne. I trzeci filar to jest po co robimy to, co robimy, czyli pieniądze są, bo są ważne, ale one nie są celem w samym sobie. Czyli jak jeździmy samochodem, to nie tankujemy, może tak, jeździmy i załatwiamy swoje sprawy, natomiast nie jeździmy od stacji benzynowej do stacji benzynowej, bo to nie jest cel sam w sobie. No i jeszcze chwilka o naszej społeczności. Spotykamy się już w różnej formie, w różnych miastach od 5-6 lat, w sumie od 2017 roku. Dzisiaj spotykamy się wirtualnie we Wrocławiu i w Warszawie. Nasz mówca Anna, już ją podłączam, jest z Warszawy. Aniu, witam cię serdecznie. Witaj, cześć. Cześć, dzięki za zaproszenie do tego śniadania. Fajnie, że wspomniałeś o trzech filarach turkusu, dlatego że model, o którym mówię, zawiera wszystkie trzy filary i faktycznie one w praktyce działają i przynoszą efekty. Ja o sobie może nie będę mówiła, dlatego że na prezentacji, którą przygotowałam, tam jest kilka słów na mój temat, więc może zaczniemy po prostu od... Włączyć prezentację, tak? Tak. Łukasz będzie mi pomagał, bo niestety nie udało mi się to zrobić samej. Dobra. Więc tak, model, o którym dzisiaj chcę wam powiedzieć, to jest Inside Out Leadership, czyli przywództwo od środka. To jest model, który powstał na bazie moich 20-letnich doświadczeń w pracy z liderami. I to jest model, który poprzez trzy perspektywy, Łukasz będzie zmieniał slajdy, nie wiem, może pokażę ci w taki sposób, żeby zmienić slajd. Spokojnie, będę starał się wyczuć. Dobra, to już możesz zmienić slajd. Model obejmuje trzy perspektywy pracy z liderami w korporacjach. To jest model, który obejmuje wszystkie obszary, które gwarantują budowę zdrowej przyszłościowej organizacji na bazie doświadczeń, na bazie eksperymentów, na bazie wiedzy z 20 ostatnich lat mojej pracy. To jest model, który obejmuje organizację jako żywy organizm, czyli system naczyń połączonych oparty na współzależności. Praca w tym modelu jest nielinearna, to znaczy większość klasycznych modeli pracy z liderami zakłada pewien program, gdzie od A do Z musimy ten program zrealizować. Tutaj praca nielinearna polega na tym, że właściwie w zależności od tego, na jakim poziomie świadomości i rozwoju jest organizacja, od tego obszaru zaczynamy, później dołączamy wszystkie pozostałe. To jest obszar, to jest model, który też obejmuje najnowszą wiedzę ekspertów, trendy, które śledzimy na bieżąco, jeśli chodzi o rozwój i poziom świadomości w organizacjach. To jest również model, który umożliwia transformację indywidualną, zespołową i na poziomie całej organizacji. I dlatego pracujemy warsztatowo, dlatego liderzy pracują też indywidualnie podczas sesji. I pomiędzy spotkaniami otrzymują różnego rodzaju zadania, które można powiedzieć uruchamiają organizację. Tak? To jest bardzo ważne, żeby nie pracować tylko punktowo, tylko to, co robimy, żeby miało wydźwięk w całej organizacji. I po to są to te zadania, które są pomiędzy spotkaniami, pomiędzy warsztatami. No i to, co jest ciekawe, może nieciekawe, ale gwarantujemy efekty, czyli w momencie, kiedy nie ma efektów naszej pracy, a to się jeszcze nie zdarzyło, to gwarantujemy klientowi zwrot zainwestowanych pieniędzy.
I zmiana slajdu. Będę mówiła, ponieważ Łukasz zamieścił moją prezentację, nie udało mi się to zrobić. Czyli tak, mamy trzy perspektywy. Jest leading self, leading others, leading system. I to, co jest clue programu i właściwie najważniejsze w całej pracy z liderami, to jest samoświadomość. Czyli w momencie, kiedy lider ma samoświadomość, zna swoje ograniczenia, zna swój potencjał, zna swoje mocne i słabe strony, wie, co lubi, wie, czego nie lubi, zna swoje wartości, jest w stanie świadomie w organizacji wchodzić w relacje. I też wie, z czym wchodzi. Inside out, dlatego że model nazywa się Inside Out Leadership, dlatego że wszystko zaczyna się od środka, czyli jeśli ja mam samoświadomość jako lider, jeśli my jako liderzy mamy samoświadomość, jako grupa liderów zarządzających organizacją czy prowadzących organizację, też widzimy, dlaczego organizacja w taki sposób funkcjonuje, a nie inny. I też co trzeba zrobić, żeby tę organizację zmienić. Bo jeśli zmienimy coś w środku, jeśli zmienimy siebie, no to wtedy organizacja zaczyna się zmieniać i nie inaczej. I odwaga. Odwaga jest bardzo ważna, dlatego że w momencie, kiedy ja mam samoświadomość, wiem, kim jestem, znam swoje ograniczenia i tak dalej, pytanie jest, czy ja mam odwagę wyjść z tym do ludzi. Czy wiedząc to, co Łukasz powiedział o tym, że mam ten gorszy dzień, czy mogę sobie z czymś na przykład nie radzić, czy na przykład, nie wiem, załóżmy, mam złe momenty, albo jestem mega emocjonalna, to czy jestem w stanie z pełną otwartością wyjść do ludzi? Brené Brown, która jest w tej chwili największym na świecie, największym, którego znam, ekspertem w dziedzinie budowania odwagi przywódczej, mówi o tym, że lider właśnie jest taki vulnerable, czyli pokazuje to wszystko, co ma w środku i nie ukrywa nic. I wtedy staje się autentycznym liderem, który jest w stanie naprawdę zainspirować innych ludzi do tego, żeby również byli autentyczni, żeby nie udawali, żeby byli sobą. To, o czym Łukasz powiedział, ta autentyczność jest niezwykle istotna. I teraz te pytania, które tutaj widzicie, czyli pytania, które możesz sobie zadać, przygotowałam z takim założeniem, że każdy z Was otrzyma tę prezentację lub będzie miał do niej dostęp po tym wykładzie. I to są pytania, które możecie sobie zadać, żeby zobaczyć, gdzie jesteście jako organizacja, gdzie jesteście jako liderzy, gdzie Ty jesteś jako lider lub liderka w obszarze samoświadomości i odwagi. Ja tych pytań oczywiście nie będę czytać, bo tu nie wystarczyłoby czasu, natomiast to jest taka praca, którą będziecie mogli wykonać sobie, jak skończymy rozmawiać. I kolejny slajd. I tutaj wspomniałam o Brené Brown. Wpisałam, kim jest odważny lider. Brené Brown zrobiła wiele badań na ten temat. Ostatnie kilkanaście lat swojego życia poświęciła właśnie na badania nad odwagą, nad byciem vulnerable, czyli takim otwartym, pokazującym właśnie tą miękką swoją część. I to, co jest najważniejsze, to, co przewija się właściwie w każdej z jej książek i też w materiałach, które opracowuje, lider odważny to ktoś, kto bierze odpowiedzialność za siebie, bierze na siebie odpowiedzialność za poszukiwanie potencjału w pomysłach i innych ludziach, a potem z odwagą ten potencjał rozwija. Lider odważny nie udaje. Lider odważny wie, że władza nie jest skończonym zasobem, który należy w jak największym stopniu zachowywać dla siebie i nie unika trudnych rozmów. I to też celowo tutaj zamieściłam, dlatego że to, o czym mówi Brené, jest poparte badaniami, więc tak to wygląda właśnie. Możecie sobie sprawdzić, na ile jesteście odważnymi liderami czy liderkami. I kolejny slajd. Kolejnym obszarem w modelu jest zaufanie i wpływ. I teraz pewnie wiecie o tym, że zaufanie to jest podstawa funkcjonowania zdrowej organizacji, każdej zdrowej organizacji. Jednocześnie jest to obszar, który jest niezwykle trudny do przepracowania, do uruchomienia. Właściwie organizacje, w których jest zaufanie, można policzyć na palcach jednej ręki, no albo dwóch. Zaufanie to jest to, na ile ufasz sobie i innym. Czyli w momencie, kiedy masz zaufanie do siebie, dajesz zaufanie innym.
I dopiero zwrotnie wtedy oni uruchamiają zaufanie do ciebie. To, co jest niezwykle istotne w zaufaniu, Brené Brown też bardzo fajnie rozpracowała to na kilka kroków. Nie wiem, czemu akurat dzisiaj o niej tak dużo mówię. W każdym razie to, co jest niezwykle istotne w zaufaniu i to, co zauważyłam, bardzo często kuleje w organizacjach, to jest założenie, że inni faktycznie mają dobre intencje. Czyli jeśli ja na dzień dobry jestem w stanie wejść w pracę zespołową, w zespole, w którym jestem, albo w pracę z ludźmi, z takim założeniem, że faktycznie każdy z nich daje najlepiej, na ile potrafi na ten moment, to już właściwie mamy kawał roboty zrobiony, bo też tym właśnie zarażam innych, czyli inni również patrzą na innych, że robią najlepiej, jak potrafią. I tutaj mieliśmy kiedyś taką dyskusję w jednej z firm, no dobra, no ale ja za każdym razem nie dam tego 100%, nie? I teraz to dawanie z siebie najlepiej, to jest decyzja, jaką na ten moment podejmujesz, żeby dawać to, co dajesz, czyli na tyle, na ile możesz, bo masz pewną przeszłość, masz pewną historię, masz pewne przekonania, masz pewne założenia, masz pewne obawy, masz pewne zmęczenie albo tysiąc innych rzeczy na głowie i na ten moment dajesz najlepiej, jak potrafisz, nawet jeśli to jest 10%. Czyli jeśli ja zakładam, że wszyscy dają najlepiej, jak potrafią, ja również to robię, to wtedy to zaufanie bardzo łatwo jest zbudować. Wpływ. Wpływ jest bardzo istotny, dlatego że też takie pytanie często zadaję liderom, czym zarażasz? No wchodzisz do firmy i czym zarażasz? Na dzień dobry. I świadomość tego, z czym ja wchodzę, czym zarażam innym, czy radością na przykład, czy ich inspiruję do tego, żeby zrobili coś fajnego, czy zarażam ich na przykład, nie wiem, czy ich motywuję, czy zarażam ich entuzjazmem, czy zarażam ich tym, że nie wiem, możemy coś fajnego faktycznie razem zrobić, czy zarażam im tym, że kontroluję to, co robią, albo nie mam do nich zaufania. Jakby to, z czym ja wchodzę, wpływa na wszystkich ludzi w organizacji. I jeśli jesteś liderem albo liderką, to musisz mieć świadomość, że wszystko to, co myślisz, robisz i mówisz, ma wpływ na twoich ludzi. I to jest, tak to właśnie wygląda. I kolejny slajd. Rozwijanie i oddawanie. Oddawanie, czyli włączanie. To jest obszar, w którym liderzy świadomie i bez oczekiwań rozwijają innych. Dlaczego bez oczekiwań? Dlatego, że w momencie, kiedy ja rozwijam ciebie i mam pewne oczekiwania w stosunku do ciebie, to już jest takie, wiecie, taka głęboka psychologia, to wtedy już stawiam cię w obliczu pewnej presji. Już ty musisz coś dowieść. I już to, co dowozisz, jest związane z pewnym napięciem. No a to napięcie, które w większości organizacjach funkcjonuje, odbiera możliwość bycia kreatywnym. Większość organizacji, które ja znam i które pewnie też znacie, to są organizacje, w których jest mnóstwo stresu, mnóstwo napięcia, mnóstwo nacisku, jest pęd za wynikiem. Są bardzo wysokie wymagania. I teraz, jeśli ja funkcjonuję w takim środowisku, w którym cały czas jestem pod pewną presją, w moim mózgu włącza się coś takiego, co się nazywa survival mode, czyli ja już jestem na przetrwaniu. Ja już nie jestem w kreacji, tylko jestem na przetrwaniu. Czyli jeśli spotkam tego lwa, to ja już nie zastanawiam się, jak mogę z nim fajnie porozmawiać, tylko zastanawiam się, na które drzewo uciec. I właśnie tutaj o to chodzi w tym, żeby nie mieć oczekiwań. Jednocześnie, kiedy nie mamy oczekiwań, wydarzają się rzeczy, które można nazwać takimi, można powiedzieć, magic. Rozwijanie ludzi jest niezwykle istotne, czyli lider musi wiedzieć, w jaki sposób to robić, inspirować do rozwoju, zapraszać do rozwoju, potrafić znaleźć talenty w swoich ludziach i z odwagą te talenty rozwijać. Oddawanie to jest oddawanie władzy, oddawanie odpowiedzialności, włączanie innych ludzi. To, o czym Łukasz powiedział na początku, czyli jeśli mówimy o samozarządzających się zespołach, to tam musi być oddanie tej władzy, tej odpowiedzialności. I im bardziej odpowiedzialność jest rozproszona w organizacjach,
tym organizacje są bardziej efektywne, dlatego że każdy człowiek, który ma większą odpowiedzialność, paradoksalnie bardziej się angażuje, bardziej mu się chce, ma takie poczucie realnego wpływu, że jest częścią czegoś, co chce tworzyć. W momencie, kiedy jest odtwórcą, i z tym bardzo często się spotykam, że właściwie menadżer czy lider mówi, no wiesz, ale ja podejmuję decyzję. Ja mówię, super, no jesteś od podejmowania decyzji, no tak. I to jest, wiecie, praca taka nad mindsetem i nad postawą, że ty nie jesteś od podejmowania decyzji, tylko ty jesteś od tego, żeby twój zespół podejmował jak najwięcej decyzji. I tutaj mamy takie dwa wyznaczniki. Jeden to jest właściwie, znaczy generalnie ja wychodzę z takiego założenia i też tak jak czytam w literaturze i sobie sprawdzam, to trzeba delegować tyle, ile jest to możliwe. I są dwa warunki brzegowe. Jeden to jest taki, że ludzie nie są gotowi na to, żeby wziąć, czyli potrzebujesz ich nauczyć, potrzebujesz im pokazać, potrzebujesz ich rozwinąć. A drugi to jest taki, że jeśli są informacje, którymi nie chcesz lub ze względu na politykę firmy nie dzielisz się z pracownikami, typu na przykład wysokość pensji, no to oczywiście nie będziesz tego delegował na ludzi. Im więcej delegujesz, tym fajniej działają zespoły i tym bardziej angażują się w to, żeby całość, cała firma była efektywna. I kolejny slajd. Zespoł i synergia. To, co jest ważne, w tej chwili są takie trendy na świecie, że przechodzimy na zespołowość, dlatego turkusowe praktyki, no nam w Polsce jeszcze to tak bardzo nie grozi, w sensie, żeby większość firm weszła w praktyki turkusowe, aczkolwiek zespołowość, na których praktyki turkusowe są budowane, jest niezwykle istotna i to jest przewagą konkurencyjną firmy. I teraz nie wystarczy mieć zespół, żeby mówić o synergii. Synergia jest wtedy, kiedy każdy członek zespołu ma przestrzeń do tego, żeby dawać to, co najlepszego ma w sobie, żeby wkładać taki najlepszy możliwy swój talent, tą swoją indywidualną, unikatową jakość. I dopiero wtedy możemy mówić o synergii. Czyli to, że zbudujesz zespół, który ma cel i on fajnie działa, to nie znaczy jeszcze, że masz synergię. Synergia to jest tak jakby krok dalej. I to, co jest, tak jak pracuję z organizacjami, to, co jest takim dość dużym wyzwaniem, to jest, raz to jest zbudowanie tych efektywnych zespołów. Synergia bardzo rzadko się zdarza i to jest, o ile zespół, no nie jest tak trudno stworzyć zespół, bo wystarczy dać cel, popracować trochę z zespołem, stać z ludzi wokół siebie i oni właściwie pracują nad tym celem, natomiast uruchomienie synergii jest bardzo trudne i tutaj jest bardzo potrzebna świadoma praca lidera z ludźmi, którzy wchodzą w samą świadomość i wiedzą, co ja mogę włożyć. I jednocześnie jest przestrzeń na to, żeby nie każdy był taki sam, czyli mamy wszyscy super fantastyczne kompetencje, ale tak naprawdę nie ma ekspertów w naszym zespole, nie ma talentów wyłonionych, tylko właśnie na bazie tych talentów, które jednocześnie pozwalają na to, że z czymś mogę sobie nie radzić, bo jeśli mam talent w czymś, to w innych rzeczach mogę być mniej na przykład mocna. I jest to duże wyzwanie, dlatego że też w firmach, z którymi pracuję, nie ma czasu na to. Nie ma czasu na to, żeby zastanowić się, jaki ktoś mógłby wkładać najlepszy swój talent. I też nie ma czasu na to, żeby zbudować tą taką świadomość, ok, mamy te talenty, pracujemy na talentach. Czyli ten pęd, ten uciekający wciąż czas powoduje, że no nie zatrzymujemy się na tej synergii, a to jest miejsce, w którym tracimy bardzo dużo energii i efektywności jako organizacja. I kolejny slajd. Patrz na zegarek. Sieć i elastyczność. Turkus dla mnie, czyli organizacje turkusowe, to są też organizacje sieciowe, organizacje elastyczne. Sieć to jest już spojrzenie na organizację jako na system naczyń połączonych, w którym każdy jest zależny od pozostałych. Czyli to jest tak, jak mamy ciało, w którym no, noga sobie sama nie pójdzie, jeśli głowa zostanie w tyle.
albo jeśli na przykład będzie złamana ręka, no to właściwie całe ciało boli. I teraz jeśli uświadomimy sobie, że organizacja jest żywym organizmem, który w sieci łączy ludzi, który w sieci łączy zespoły, to wtedy też jesteśmy w stanie wejść na poziom, tak jakby można być kolejny poziom synergii, już nie na poziomie zespołu, ale na poziomie całej organizacji, gdzie zespoły nie walczą ze sobą, co jest bardzo częste w organizacjach, że zespoły rywalizują, gdzie nie ma silosów, gdzie nawet jeśli jest struktura funkcjonalna, która jest takim klasycznym waterfallem, to zespoły uruchamiają się w projekty cross-funkcjonalne i naprawdę wnoszą dużą wartość, bo patrzą szerzej, nie tylko na swój obszar. I elastyczność to jest coś, co jest efektem zbudowanej sieci w oparciu o synergię. Czyli jeśli decyzje są rozproszone, jeśli decyzje są w zespołach, w najmniejszych zespołach, to te zespoły, będąc bliżej rynku, bliżej klienta, bliżej otoczenia zewnętrznego, ale też bliżej siebie, są w stanie o wiele szybciej podejmować decyzje, o wiele sprawniej się komunikować, o wiele bardziej elastycznie reagować na to, co się dzieje na zewnątrz. No, a jak wiecie, jesteśmy w tym świecie VUCA, który tutaj opisałam też na slajdzie. Są różne teorie, są bani, różne, jakby różne nazwy powstają, które mają nazwać ten świat, w którym żyjemy. Jest on skomplikowany, jest on niepewny, jest on zmienny i niejednoznaczny i to się nie zmieni. I będzie jeszcze bardziej zmienny, jeszcze bardziej niejednoznaczny i jeszcze bardziej niepewny. Okej, to kolejny slajd. Strategia i struktura. Struktura. Bardzo rzadko spotykam się z organizacjami, które w sposób świadomy układają strukturę organizacji, której główną funkcją jest to, że ma zapewnić realizację strategii. Po prostu. Czyli jeśli macie strategię, co już jest dużo, jeśli ona jest spisana, co jest jeszcze więcej, jeśli jest zakomunikowana, to jest w ogóle już majstersztyk, czyli każdy z pracowników wie, jaka jest strategia, wie, w jaki sposób moje codzienne czynności mogą wpłynąć na realizację celów strategicznych. I jeśli do tego struktura organizacyjna wspiera realizację tej strategii, to właściwie nie ma możliwości, żeby firma nie osiągała ponadprzeciętnych wyników. I tak jak pracuję często z firmami, z przedsiębiorcami, bardzo rzadko liderzy łączą strategię ze strukturą. Właściwie struktura jest sobie. Większość firm takich klasycznych pracuje w oparciu o strukturę funkcjonalną, taką waterfallową, bo tak się przyjęło, bo tak jest właściwie od zawsze, bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni, bo jak to nie może być, nie ma być szefa marketingu, szefa sprzedaży, no może być inaczej. I też mam firmy, które układają strukturę organizacyjną, czyli sposób funkcjonowania zupełnie innowacyjny, inny sposób. Taki, który właśnie umożliwia realizację strategii. I teraz to, co jest istotne w strategii, to jest to, że liderzy, oprócz tego, że wyznaczą strategię, oprócz tego, że ją zakomunikują i podłączą ludzi do strategii, to muszą na bieżąco czuwać nad priorytetami strategicznymi. Czyli co miesiąc spotykać się i zastanawiać się, co jest priorytetem na ten moment. Dlatego, że w tym świecie VUCA, w którym żyjemy, z miesiąca na miesiąc te priorytety mogą się zmieniać. Może okazać się na przykład za kilka miesięcy, że jeden z celów strategicznych, który sobie obraliśmy, już trzeba modyfikować. Czyli lider musi po prostu nad tym czuwać. Żeby to było klarowne i żeby to było cały czas na bieżąco. Jak pracuję z liderami, to zwykle wygląda to tak, że jest jakaś strategia, są spotkania powiedzmy raz na pół roku albo raz w roku jest update strategii i to jest już za późno. Za pół roku już może okazać się, że coś straciliśmy, dlatego że to, co robimy, już powinno mieć trochę inną formę, już powinniśmy bardziej elastycznie zareagować na to, co się dzieje w otoczeniu i też wewnątrz firmy, bo napływają nowi ludzie, pokolenie Z, o którym każdy z Was pewnie słyszał,
to jest wyjątkowe, unikatowe, które trochę pomaga też, wspiera transformację poprzez wymuszenie innych działań, innego podejścia, innych postaw organizacji. Okej, to kolejny slajd. I teraz za chwilę zobaczę, to która godzina jest, bo zegarek mi nie chodzi. Dobra, to mamy jeszcze chwilę. Będę przed czasem. Za chwilę powiem wam o trzech case'ach, które z naszej pracy, w trzech firmach, które osiągnęły właśnie ponadprzeciętne wyniki. I zanim o tym powiem, powiem wam też kilka słów na temat takiego modelu Spiral Dynamics. To jest model, który jest, można powiedzieć, kluczowym modelem, który wykorzystujemy w diagnozie kultury organizacyjnej, poziomu świadomości i rozwoju organizacji. Dlatego, że każdy projekt, kiedy rozpoczynamy pracę z jakąś firmą, oprócz tego, że rozmawiamy z menadżerami, rozmawiamy z liderami, robimy diagnozę i teraz patrzymy, na jakim poziomie świadomości jest firma, na jakim poziomie rozwoju, bo zupełnie inne narzędzia dajemy nastolatkowi, zupełnie inne narzędzia potrzebuje ktoś, kto ma 40 lat, a zupełnie inne narzędzia i podejście potrzebuje ktoś, kto ma na przykład 60 lat. I poziom świadomości firmy pokazuje nam w dużym stopniu, co jest do zrobienia, czyli jaki jest gap pomiędzy przestrzenią, w której firma jest w tej chwili, a pomiędzy tym poziomem świadomości, na którym zaczyna się turkus. I o tym za chwilkę powiem, natomiast zanim o tym, takie krótkie zadanko dla was wszystkich. Wybierzcie sobie z tej tabeli, którą tutaj przygotowałam, trzy wartości, takie trzy. To jest praca dla was, nie będziemy się tym dzielić, to jest bardziej, zaraz wam powiem, co które kolory oznaczają. Z tego, co Łukasz mówił mi kiedyś mówiliście o tym, ale mam wrażenie, że to było jakiś czas temu. Tak było. To tak, to tak trzy minutki dosłownie na to, żeby wybrać sobie trzy kolory, takie trzy wartości, które są najbliższe waszemu sercu. Ale rozumiem, że z dowolnej komórki, nie że cały... Z dowolnej, to może być na przykład wsparcie, sukces i konsekwencja, to może być z trzech nawet. Mhm. Jeśli wam się uda z jednego, to będzie jeszcze lepiej, bo będzie bardziej klarowny wynik. Okej, super. Jest kilka pytań, także będzie na dyskusji za chwilę. Łukasz, daj mi znać, czy mogę dalej. Tak, mogę dalej? Możesz, jak najbardziej. Dobrze, to jeśli już wybraliście te kolory, to dwa słowa, jest taki model Spiral Dynamics, który opracował Graves, taki badacz na bazie swoich wieloletnich doświadczeń. I to jest model, który mówi o tym, w jaki sposób my jako ludzie, my jako społeczeństwa i my jako firmy ewoluujemy na spirali świadomości. I teraz te kolory, które wybraliście sobie, które tam w tabeli były wcześniej, są poszczególnymi kolorami poziomów świadomości na tej spirali. I teraz firmy, o których wam opowiem, to jest firma czerwona, firma niebieska i firma pomarańczowa, tak w uproszczeniu, bo oczywiście nie ma jednokolorowych firm, ale jeden kolor zwykle przewyższa. I teraz czerwony kolor to jest kolor, w którym jest taka optyka walki, optyka dominowania, czyli często liderzy zarządzają, można powiedzieć, ma być po mojemu, koniec, kropka. Walczymy ze sobą, walczymy z konkurencją, walczymy z rynkiem, walczymy o przetrwanie i właściwie życie to jest dżungla i przetrwają tylko najsilniejsi. Kolor niebieski to jest kolor taki, powiedzmy, takiego klasycznego PKP, gdzie jest porządek, gdzie jest hierarchia, gdzie jest kontrola, gdzie jest system, gdzie jest waterfall, gdzie wszystko jest uporządkowane i poprzez to, że są procedury, procesy, struktura, kontrolujemy system. Kolejny kolor pomarańczowy to jest kolor, gdzie ważne są wyniki, osiągnięcia, rywalizacja, chęć bycia najlepszym. To są firmy, które są głównie, których głównym mottem jest takie, można być efektywność i zysk. Kolejny kolor zielony to jest kolor, na którym pierwszy raz w takiej pełnej okazałości pojawiają się ludzie, czyli jest zgoda, jest konsensus, jest działanie razem, każdy jest inny, ludzie są równi.
I na tym kolorze zielonym dopiero pojawiają się pierwsze zalążki mówienia o tym, że organizacja faktycznie jest na tym poziomie świadomości, że można mówić o turkusie, czyli można mówić o tym samozarządzaniu, o tym uprawomocnianiu zespołów, tak, empowerment, tak to się mówi, o tym, że pojawia się pierwszy efekt synergii. I żółty kolor to już jest taki czysty turkus, chociaż ten holistyczny niby jest turkusowy, ale Lalu w swojej książce Pracować inaczej o tym żółtym kolorze mówi, że to już jest kolor turkusowy. I tutaj właśnie jest innowacyjność, tutaj jest niezależność, tutaj jest wolność, tutaj jest uczenie się, rozwijanie się. Większość organizacji w Polsce i na świecie tak oscyluje pomiędzy czerwono-niebiesko-pomarańczowym. Miałam okazję i przyjemność pracować z organizacjami, które miały na pierwszym kolorze zielony kolor i żółty również. Większość organizacji deklaruje, że są na kolorze żółtym, no bo tu jest ta innowacyjność, a wszyscy jesteśmy oczywiście innowacyjni. Więc żeby przejść z poziomu czerwonego na poziom żółty, trzeba wykonać naprawdę kawał roboty nad samoświadomością, nad zmianą podejścia do ludzi, do siebie, do świata, do zarządzania. Właściwie można powiedzieć, na żółtym kolorze zostawiamy to, co wymyślił system i zaczynamy tworzyć. Zupełnie coś innego. Ciekawa jestem, co wam wyszło. I teraz opowiem wam bardzo krótko znów, bo tak patrzę na zegarek i tak czas sobie mija, o trzech case'ach z naszej pracy, o trzech firmach, o trzech różnych kolorach. I zmianę slajdu. Czyli tak, przypadek pierwszy. Branża usługowa, firma dominująca poziom świadomości czerwonym. Innowacyjność jest charakterystyczna w pomarańczu. Andrzej pisze. Innowacyjność, tak, jest troszeczkę, z tym, że innowacyjność na kolorze pomarańczowym, tak przerwę, bo skoro Andrzej napisałeś, jest trochę inna niż na kolorze żółtym. Innowacyjność na kolorze pomarańczowym wynika z tego, że chcemy być efektywni, chcemy być lepsi niż konkurencja, chcemy mieć lepsze pomysły. Na kolorze żółtym innowacyjność, ja mówię o swoich doświadczeniach i o tym, tak jak pracuję z organizacjami, na żółtym i według mojej wiedzy, na żółtym kolorze innowacyjność polega z tego, że jakby wynika z tego, że ludzie są wolni, ludzie mają możliwość popełnienia błędów, na pomarańczowym kolorze jest mniej tego przyzwolenia. Na żółtym kolorze jest również właśnie ta wolność testowania, ta wolność wychodzenia spoza pewnych ram, gdzie już wynik nie jest najważniejszy, bo na pomarańczowym kolorze jest wynik najważniejszy, że innowacyjność jest fajna, tylko ona musi być bardzo mocno, efektywnie skoncentrowana na tym, żeby przynieść wynik. Na żółtym kolorze eksperymentowanie może przynieść o wiele wyższy wynik niż zaplanowany na kolorze pomarańczowym, dlatego że jest ta wolność właśnie eksperymentowania, testowania. Eksperci właściwie wymieniając, bo już na żółtym poziomie można powiedzieć, że wielu pracowników, wielu liderów to już są eksperci, dają sobie przyzwolenie na błąd. Na pomarańczowym kolorze błąd jest porażką. Na żółtym błąd jest drogą, która się nie sprawdziła. Tu jest ta świadomość, że jeśli jesteśmy w miejscu, w którym nas jeszcze nie było, nie ma możliwości, żeby za każdym razem trafić w dziesiątkę. Tak, Andrzej, widzę, że piszesz. Dobra, to wracając do mojego case'u. Firma kolor czerwony, jak zaczęliśmy z nimi pracę, oni właściwie zaprosili mnie do pracy, ponieważ ludzie zaczęli odchodzić im z firmy. Kadra zarządzająca, walcząc cały czas właśnie ten kolor czerwony, była bardzo mocno przegrzana. Oni po prostu, mimo tego, że osiągali fajne wyniki, to byli wszyscy zmęczeni i mieli już po prostu trochę dosyć. I aspiracje dotyczące skalowania biznesu w strukturze organizacyjnej, w której mieli na tamten moment, czyli w funkcjonalnej, nie było to możliwe. I teraz praca z kadrą zarządzającą, zespół dyrektorów, czy to był zarząd właściwie i N-1 zespół dyrektorów, to było około 12 miesięcy. Było też kilka spotkań z N-2.
czyli z poziomu kierowników, i opracowanie strategii przez kolejnych około 6 miesięcy. I teraz tutaj zapisałam też, to później na spokojnie będziecie sobie mogli też przeczytać to, Pareto transformacji, czyli to, o czym wam mówiłam, praca w modelu nie jest linearna, czyli nie przechodzimy krok po kroku od A do Z, tylko właściwie zaczynamy od tego, co będzie największym kołem zamachowym transformacji. Zakładam, że o Pareto każdy z was słyszał. I tutaj w podziale na te obszary, o których wam mówiłam, zapisałam to, na czym koncentrowaliśmy się głównie przy zmianie w tej organizacji. Czyli na poziomie samoświadomości, odwagi, to było wyjście z nawyku bycia w walce, uruchomienie czucia pracy ze zbrojami, czyli zejście do poziomu przewodzenia serca. Jako ciekawostkę też pewnie wszyscy z was, którzy mają w sercu turkus, którzy żyją turkusem, też wiedzą o tym, że jako ludzie, można powiedzieć jako ludzkość, wchodzimy w taki magiczny obszar, który... Andrzej, jak będziesz pisał, to ja się dekoncentruję. Który jest takim obszarem przewodzenia z poziomu serca, 5D tak zwane, więc to jest akurat coś, co jest takim moim konikiem, fizyka kwantowa i te zmiany, które są na poziomie globalnym, więc i tutaj w tej firmie to, co było ważne, że żeby zejść na poziom serca. Ja pamiętam spotkanie z prezesem, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, on mówi tak, kurde, ja bym chciał poczuć to, co ty mówisz do mnie. Po pół roku, już Sanka, już to czuję. I to było u niego zejście na poziom serca, kiedy on faktycznie zaczął czuć ludzi, kiedy wyszedł ze swojego ego, z tego czerwonego koloru, bardzo świadoma, bardzo ciężka, bardzo zaangażowana praca jego i całej kadry zarządzającej, po prostu naprawdę szapoba. Zaufanie ludziom, czyli bardzo ważne było to, żeby oni zaczęli ufać ludziom, żeby zaczęli odpuszczać, żeby zaczęli oddawać władzę, ufając, że ludzie sobie dadzą radę, że nawet jeśli ten wynik nie będzie 100%, to ludzie do tego dojdą i za chwilę będzie 150%. Oczywiście w każdym projekcie wprowadzamy turkusowe praktyki dogadywania się, o których pewnie słyszeliście. To, co też było takim kołem zamachowym zmiany, to było budowanie zespołów cross-funkcjonalnych, czyli po to, żeby przełamać to myślenie funkcjonalne, gdzie każdy ma swój silos, zaczęliśmy tworzyć zespoły, które zaczęły realizować projekty strategiczne. Jednym z takich projektów było na przykład opracowanie nowej struktury organizacyjnej firmy, czyli dyrektorzy, kadra zarządzająca oddali przestrzeń ludziom i okazało się, że projekty, które ludzie opracowali faktycznie w efekcie końcowym były informacją wyjściową do stworzenia struktury organizacyjnej, która już będzie docelową strukturą tej firmy. To, co było jeszcze bardzo ważne, to jest nazwanie wizji, misji i wartości, czyli jakby oczywiście, że każda firma, która działa, ma misję, każda firma ma wizję, no bo nie, jakby jesteśmy tutaj razem po coś, tak? Każda firma ma jakąś strategię, nawet jeśli ona jest nienazwana. Natomiast w momencie, kiedy nazywamy to, o czym wcześniej mówiłam, to właściwie ludziom, każdemu pracownikowi jest łatwiej połączyć swój osobisty sens z sensem istnienia tej firmy. Jeśli mamy wartości nazwane, wiele firm ma wartości, też wiecie o tym pewnie jako liderzy czy trenerzy, te wartości wiszą na stronach internetowych, są pięknie nazwane i pierwsze moje pytanie, kiedy wchodzę do firmy, czy te wartości, czy znacie wartości, które macie na stronie, to czasem jest tak, że nawet zarząd nie zna tych wartości. Czyli tutaj była też taka głęboka praca na tym, żeby każdy uświadomił sobie, że wartości firmy to jest DNA. To jest to, z czym firma wychodzi na rynek. Jeśli na przykład idę na randkę i mogę powiedzieć, wow, jestem zajebista, fajna, ja w ogóle jestem mądra, inteligentna, to są wszystkie moje wartości, no na trzeciej, czwartej randce wyjdzie, że to jest nieprawda. I to samo z firmą, która jest jednym ciałem, jednym organizmem. Jeśli firma uświadomi sobie te wartości, właściwie główna praca polega na tym, żeby je zapisać, czyli nie odkrywać ich od nowa, tylko zobaczyć, jakie mamy DNA i je nazwać.
I to nazwanie tego DNA bardzo scala ludzi, bardzo uruchamia wokół tego, kurczę, to faktycznie jesteśmy tutaj, bo mamy podobne wartości. Ludzie, kiedy to odkrywają, jeszcze bardziej są bliżej firmy i jeszcze bardziej im się chce. Efekty. W ciągu 2 lat, oczywiście to był efekt, który był takim, można powiedzieć, efektem ubocznym, bo tego nie przewidywaliśmy. Wzrost przychodu z 50 na 200 milionów w ciągu 2 lat. W tej chwili już sięgają po 400 i prezes do mnie zadzwonił: Anka, musisz mi pomóc, musisz mieć 400. Więc idziemy tam. Po roku pierwszych 3 handlowców wróciło do firmy. I pamiętam, jak mówiłam, to oczywiście może nie powinnam się przyznawać temu prezesowi, ale wiesz, moglibyście na tym go worku jakoś coś napisać, jakieś sobie napisać takie fajne, bo ja mówię, nie, słuchaj, ja chcę, żeby to było takie autentyczne, żeby ludzie, którzy chcą napisać coś o nas albo dawali opinię, żeby to było prawdziwe. Ja mówię, no dobra. I faktycznie po roku zadzwonił do mnie, że pierwszych 3 handlowców wróciło do firmy, branża jest taka dosyć, można powiedzieć, wąska, więc słychać było o tym, że są zmiany w firmie, że dyrektorzy wykonali ogromną pracę, naprawdę czapki z głów. I słowa prezesa, które pamiętam, że łzy w moich oczach się pojawiły, kiedy powiedział, że dzięki tobie serce naszej firmy zaczęło bić i pacjent reanimowany. Po 1,5 roku zrobiliśmy jeszcze raz badanie właśnie spirali Gravesa i okazało się, że firma jest na kolorze żółtym, czyli można powiedzieć, że w 1,5 roku zrobili coś totalnie niemożliwego, skok kwantowy dosłownie. Okej, okay. To drugi case. Już teraz będę krócej, bo widzę, że czasu jest mało. Przypadek drugi, firma produkcyjna, zatrudnienie 400 osób. Kolor niebieski, czyli ten kolor, na którym właśnie rola, na którym to stanowisko, na którym struktura. To, co było na dzień dobry, rywalizacja pomiędzy regionami, głębokie silosy. I pamiętam na pierwszym spotkaniu dyrektorzy powiedzieli: Anka, ale zespołu to wy z nas nie zrobicie, w ogóle nie ma takiej opcji. Ja mówię, spoko, nie musicie być zespołem. Kultura kontroli, czyli no to wiecie, czym jest kultura kontroli. Rotująca kadra zarządzająca, czyli właściwie ludzie odchodzili, bo nie wiedzieli, czy chcą tu być, czy nie chcą tu być, trochę jest za sztywno, a w ogóle jest rywalizacja, a w ogóle jest niefajnie i tak nie mieli klarowności, właściwie to był powód. No i spadające wyniki organizacji jako całości w czasie, to chyba był główny powód, dla którego zaprosili nas do współpracy. Praca z kadrą zarządzającą, uwaga, około 6 miesięcy, czyli to był po prostu sprint. Opracowanie strategii około kolejnych 6 miesięcy. Zwykle opracowanie projektu strategii, czyli opracowanie strategii, to jest statystycznie wychodzi mniej więcej 6 miesięcy. To jest, dlatego ten okres 6 miesięcy się powtarza. I tutaj to, co było takim Pareto transformacji, czyli wyjście z klasycznego myślenia poprzez rolę. Ja pan dyrektor, ty pan kierownik. Kurde, jestem Anka, ty jesteś Krzysiek i koniec, kropka. Zintegrowanie kadry zarządzającej wokół wspólnych zasobów. Wymiana, wspieranie. W momencie, kiedy oni zobaczyli, że faktycznie każdy z nich wnosi unikatową wartość do tej grupy, bo to jeszcze nie był zespół, i że mogą z siebie czerpać wzajemnie, i że mogą sobie robić wewnętrzne benchmarki, to na trzecim warsztacie, to już w efektach jest zapisane, a na trzecim warsztacie powiedzieli: kurczę, ale fajnie jest czerpać siebie. To może my faktycznie zbudujemy zespół. Odrolowanie, tak to nazwałam, czyli wyjście z relacji rola-rola w kierunku człowiek-człowiek. To jest coś, co też jest, co pokutuje w większości organizacji, w których pracujemy, gdzie rola spotyka się z rolą, a nie człowiek z człowiekiem. Umysł z umysłem, a nie serce z sercem. To, co było bardzo ważne, to jest przepracowanie 5 dysfunkcji pracy zespołowej w oparciu o Patryka Lencioniego. To też taka bardzo fajna, mądra koncepcja gościa, który pracował z firmami tymi wszystkimi, 50 czy tam Fortune 100, jako konsultant, jako trener opracował 5 dysfunkcji pracy zespołowej. Bardzo polecam, jeśli nie słyszeliście o tym, bo to jest 2 książeczki, bardzo proste, bardzo krótkie napisał, w jaki sposób to zrobić. Można to zrobić samemu, nawet bez konsultantów. I oczywiście prowadzenie turkusowych praktyk dogadywania się. W
praktykach dogadywania się korzystamy też z agile'owych liberating structures, jeśli słyszeliście, z 33 praktyki, bardzo fajne do pracy w zespole. No i oczywiście nazwanie wspólnej wizji, misji, opracowanie strategii i opracowanie nazwania głównych wartości. Efekty. Zaangażowanie kadry zarządzającej wzrosło z 40 na 80%. Nie wiedzieliśmy, że takie badanie było przeprowadzone, a Hewitt robił to swoimi narzędziami. Nie wiedzieliśmy, że badanie było robione przed naszym projektem i 6 miesięcy po naszym projekcie, czy już ten efekt świeżości, można powiedzieć, już nie działał. Dostaliśmy informację, że to była właściwie nasza zasługa, czyli nasza wspólna praca razem z uczestnikami. Poprawiające się wyniki sprzedaży. No i właśnie pod koniec projektu jeden z dyrektorów powiedział: dziękuję, wreszcie po drugiej stronie widzę ludzi. I to było takie niezwykłe, dlatego że pamiętam, jak zaczęliśmy pracę, to był główny buntowniczy na sali, czyli taki najtrudniejszy przypadek. Ja generalnie bardzo lubię trudne przypadki na sali, bo potem okazuje się, że tam w środku są niezwykli, bardzo fajni, bardzo wartościowi ludzie. I kiedy on to powiedział ze świeczkami w oczach, no to było coś. Okej, trzeci case. Teraz naprawdę postaram się krócej. Firma dominujący poziom świadomości pomarańczowy, branża usługowa, firma projektowa, zatrudnienie 60 osób i znów podobne sytuacje, czyli pracownicy odchodzący do innych pracodawców. Dział HR właściwie w panice, że bardzo trudno znaleźć jest specjalistów do firmy projektowej, no a jak odchodzą, no to właściwie firma jest w... No. Praca 24H na dobę, jak tak nazywałam, bo wszyscy wypaleni, zmęczeni. Właściwie pierwsze, jak się spotkałam z nimi na warsztacie, to zobaczyłam obłęd w oczach każdego z nich i to było po prostu, to było tak, tak smutne, tak straszne, że no, nie wiedziałam wtedy za bardzo, jak się zachować, ale to było tak aż dosłownie im dymiło z uszu. I rotująca kadra zarządzająca. I Pareto transformacji. Uruchomienie pokory i przyznawania się do błędów. Każdy z nich chciał być taki, wiecie, na pomarańczowym kolorze, ja tu jestem taki mądry i w ogóle i fafarafa i tak dalej. No nie, ja tu osiągam wyniki, a porażki to nie ja, to nie to sąsiad. Więc praca nad takim autentycznym uruchomieniem pokory i przyznawania się do tego, że nie jestem idealny, że sobie z czymś nie radzę, że właściwie to, że nie osiągnęliśmy wyniku, to my nie osiągnęliśmy, nie zespół, nie dział marketingu nawalił, tylko my wspólnie nie zrobiliśmy tego i co możemy zrobić, żeby to wspólnie razem osiągnąć. Więc już nie było przerzucania winy. Wychodzenie ze zbroi. O zbroi pisze Brené Brown, znów o niej mówię. I transparentne wyrażanie myśli, opinii, zgody, niezgody, czyli takie wejście w obszar, w którym ja naprawdę mówię to, co myślę. Ja naprawdę jestem szczery, ja naprawdę nic nie ukrywam. Ja naprawdę powiem ci, kiedy coś mnie boli w relacji z tobą, albo coś mi nie odpowiada, i zbudowanie tej świadomości, że ta druga osoba przyjmie to jako pomocną dłoń. Ktoś wyciąga do mnie rękę. Okej, to ja może zwrócę uwagę na to, co mogłabym zrobić inaczej. I zbudowanie tej świadomości było też niezwykle trudne. Duży nacisk na świadome i celowe rozwijanie pracowników. Mimo że na pomarańczowym ten rozwój jest właściwie taki oczywisty, no bo kompetencje są niezwykle istotne. Natomiast tutaj pracownicy w ankietach dali informację, że za mało mają rozwoju. I pamiętam, jak mieliśmy na warsztacie spotkanie, no to musimy szkolenie dla pracowników. Ja mówię, no a wy to gdzie jesteście? No trener za was wszystkiego nie załatwi. I praca była nad tym, żeby oni uświadomili sobie, w jaki sposób ja jako lider, poprzez to, jak rozmawiam z pracownikiem, poprzez to, w jaki sposób go inspiruję, w jaki sposób jestem z nim w relacji, mogę go rozwijać. Jest taka fajna koncepcja Growth and Fixed Mindset, Carol Dweck, możecie sobie poczytać, to jest właśnie o tym, czyli nie musisz mieć trenera, który odwali za ciebie robotę i przetrenuje twoich pracowników, bo oni potrzebują rozwoju, oni potrzebują ciebie, oni potrzebują twojej obecności, twojego nawet zachwytu tym, że oni się rozwijają. I to jest na pomarańczowym kolorze firmy, z którymi pracuję, to jest never enough.
Czyli nawet jak mamy te 100%, no to już to było oczywiste, no nie, no nie jest oczywiste, jeśli pracownicy dają z siebie wszystko, to że potrafisz ich w tym momencie celebrować z nimi ten wynik, czy podkręcić ich, żeby wow, żeby było jeszcze więcej, żeby było jeszcze fajniej, no to przynosi naprawdę niezwykłe efekty. I to już nie jest rozwijanie kompetencji, tylko to jest wychodzenie z takiej standardowej ramy, gdzie trening, komunikat, ja nie wiem, budowanie relacji albo rozmowy z klientem, żeby osiągnąć wynik. Efektywność osobista. Tutaj włączyliśmy szkolenia z efektywności osobistej, dlatego że oni, żeby oni zacząć świadomie pracować z nami, ja też im powiedziałam to na pierwszym spotkaniu, że słuchajcie, zanim zaczniemy pracować, to musicie trochę uporządkować, ogarnąć swoje kuwety, jak to mówi moja ukochana trenerka Ania Sobik. Czyli w momencie, kiedy ja zorganizuję tak swoją przestrzeń, że mam ten czas na to, żeby ten obłęd w oczach trochę zredukować i mieć przestrzeń na rozwój i na świadomą zmianę organizacji, dopiero wtedy możemy zacząć pracować. Tutaj może powiem to, czego nie powiedziałam jeszcze wcześniej. W pracy z tym modelem, jakby na warsztacie mamy dwa rodzaje pracy, czyli jedna praca to jest taka, w której faktycznie dajemy ludziom kompetencje, niech to będzie komunikat ja, zarządzanie zmianą, czyli takie punktowe zaopatrzenie ludzi w pewne techniki, w pewne narzędzia, a główna praca to jest praca na procesie, to jest praca taka team coachingowa, gdzie... to już na kolejnym slajdzie, to wcześniej jeszcze, to bo jeszcze tam o tych efektach powiem. Jest praca team coachingowa, gdzie właściwie pracujemy z żywym organizmem na sali. I turkusowo też a propos tej nielinearności pracy w projekcie, cel jest ewolucyjny. I oczywiście cel zwykle jest taki, że na początku firma się zgłasza do nas i ma jakiś problem. Ten cel jest z poziomu, jak tu zrobić, żeby w tym parku mnie ten pies nie ugryzł, no nie? I to jest taki cel, wiecie, mało ambitny, taki ratujmy sytuację. Natomiast w miarę, kiedy zaczynamy pracować, ten cel ewoluuje i staje się takim celem bardziej z poziomu obfitości. No dobra, pójdę do tego parku, to co zrobić, żeby nie, na przykład nie kogoś fajnego spotkać, albo żeby, nie wiem, fajnie sobie odpocząć w tym parku. Czyli cel jest ewolucyjny i ja też, co jest takie, można powiedzieć, zaskakujące dla organizacji, które pracują w sposób systemowy i my wchodzimy do pracy z nimi, no bo wszyscy są przygotowani do tego, że przedstawisz im cel, efekty i program w pudełku. I ten model, który zapisałam, jest po to, żeby organizacja, która nie dostaje programu, nie dostaje gotowego pudełka, nie dostaje celu, bo ten cel ewoluuje, on z miesiąca na miesiąc się zmienia, jesteś innym człowiekiem, masz inną świadomość, sięgasz jeszcze po więcej, czego na początku mógłbyś nawet nie zauważyć. Dlatego ten model został zapisany tylko po to, żeby pokazać firmie, która jest przygotowana do programu, no jest coś, mamy kompetencje, wiemy co robimy, tak? I wokół pewnych elementów będziemy pracować. I wracając z mojej pięknej dygresji, w Pareto transformacji, czyli przejście z koncentracji na wynikach, gdzie 90% wyniku przestało być porażką, na koncentrację na ludzi i eksperymentowanie z praktykami zwinnymi. Eksperymentowanie, bo to jest takie zarażanie firmy, zobaczcie, jak można by było trochę pracować inaczej, jak można by było pracować efektywniej, także to jest wszystko proces. No i efekty takie, że trzyletnia strategia została zrealizowana w 200%, właściwie wcześniej została zrealizowana, ja tak nazwałam to 200%, bo niektóre cele zostały bardziej zrealizowane, niektóre szybciej, dużo szybciej. Redukcja rotacji. Ludzie coraz bardziej zaczęli się angażować właśnie w to, żeby było dużo pomysłów kreatywnych, żeby firma tak fajnie się rozwijała. Zaczęli chcieć się udzielać w życiu, w rozwoju tego organizacji. I słowa prezesa, kiedy zmieniasz optykę, cyfra robi się sama, to już mi się też wdrukowały. I ostatni slajd. Refleksja z eksperta, czyli z naszej pracy to, co wspiera zmianę. I to są takie, jakby to nie jest reklama na takiej zasadzie, że okej, to musicie mieć ekspertów. To jest
coś, co faktycznie z serca zebrałam, żeby Wam przekazać, jakie mam takie myśli w pracy z projektami. Czyli aby przeprowadzić transformację, potrzebujesz świadomego i celowego wsparcia. Dlatego, że nie zmieni rzeczywistości z poziomu świadomości, w którym ją tworzysz. I teraz to, co jest ważne, zobaczcie, jeśli zmienia się jeden człowiek, on ma pewien nawyk bycia sobą, pewne przekonania, pewne myśli, pewne schematy, żyje w pewnym swoim matriksie. Żeby się zmienić, okej, czyta książki, porozmawia z przyjacielem, może pójdzie do coacha, może pójdzie na terapię. Niezwykle trudne jest to, żeby zmienić się jakby z poziomu świadomości, na którym jesteśmy. Też Einstein chyba o tym mówił, że jeśli wciąż robisz to samo, to nie oczekuj innych efektów. I teraz tym kimś, czyli świadome i celowe wsparcie, nie musi być ekspert zewnętrzny, chociaż zwykle eksperci zewnętrzni są tymi, którzy mają tą wiedzę i już są tam, przynajmniej powinni być tam, gdzie chcą Was zaprosić na poziomie takiej świadomości bycia i tego, że ja już to mam w każdej komórce, po prostu właściwie tym żyję. Natomiast jeśli masz w zespole kogoś, kto jest na kolorze żółtym, firma jest na czerwonym, to daj mu przestrzeń, to pozwól mu, jakby zaufaj mu. Trochę przestań ufać sobie i zaufaj w to, co mówi, w to, jakie pytania zadaje, w to, jakie ma inicjatywy, jakie ma pomysły, czyli nie ściągajcie go w dół. Jeśli zdecydujesz się na wsparcie zewnętrzne, bierz ekspertów, którym naprawdę zaufasz i rób dokładnie tak, jak mówią. I to jest po prostu doświadczenie moich klientów, którzy mówią, kurde, gdybyśmy Cię słuchali, to by było szybciej. No ale jak wiecie, krzywa uczenia zakłada to niesłuchanie. Więc jeśli jako liderzy czy jako trenerzy chcecie dla firmy zrobić taki fajny skok rozwojowy, to faktycznie zaufajcie komuś, wybierzcie go dobrze, przeznaczcie na to czas. Ja mam takie sytuacje, w których był taki moment, że pracowaliśmy z firmą i w pewnym momencie sytuacja na rynku się zmieniła, coś się wydarzyło w firmie i nagle zarząd niestety trochę tak jakby cofnął się na poziom ręcznego sterowania i zarządzania i mimo tego, że faktycznie mówiliśmy im, w jaki sposób mają działać, co mają robić, żeby na tej sytuacji się odbić na trampolinie jeszcze wyżej, no niestety nas nie posłuchali i no nie powiem, że praca została zaprzepaszczona, bo tutaj akurat to, co mi się wydaje, że wpłynęło na efektywność tej pracy, to było to, że pracowaliśmy z N-2, właściwie z wszystkimi poziomami zarządzania, oprócz zarządu i oprócz tej kadry najwyższej zarządzającej, bo oni stwierdzili, że oni tego nie potrzebują. I właściwie w tej chwili tam jest taka sytuacja, że te poziomy, z którymi pracowaliśmy, zaczynają się przebijać, zaczynają uruchamiać, zaczynają wychodzić w poziom sprawczości, wpływu, odwagi coraz bardziej. I ogromnie trzymam kciuki, żeby im się to udało, bo jest potencjał w organizacji, który mogą wykorzystać, żeby to się udało. Jeśli dyrektorzy się zatrzymają, powiedzą, no dobra, to tak, zatrzymajmy się, zaufajmy ludziom i zróbmy to. Czyli to, żeby słuchać, jest niezwykle ważne. Zaprzyjaźnij się z wybranymi ekspertami, musi być więc z wami chemia. Jeśli nie ma chemii, to nie ma sensu rozpoczynać pracy. Taka jest prawda. W projekt musi być zaangażowany zarząd lub dać pełne zielone światło kadrze N-1 lub N-2. I to jest też doświadczenie między innymi z tego projektu, gdzie no nie wiem, czemu zgodziłam się na to, żeby pracować, kiedy zarząd się nie zaangażował, ale jakoś tak to wyszło. Dedykowany czas na projekt, czyli jeśli inwestujesz w projekt, jeśli zapraszasz zewnętrznych konsultantów, to przeznacz na to czas. Czas trwania projektu to jest około 2 lata, żeby, jeśli mówimy o takiej naprawdę trwałej zmianie, w naszych projektach średnio, tak mniej więcej na 3., 4. warsztacie już następuje przełom. I przełom jest o tyle istotny, dlatego że przełom to jest taki moment, w którym można powiedzieć, okej, dobra, to teraz zaczynamy pracę, taką prawdziwą, taką naprawdę angażujemy się. Te pierwsze 3, czasem 4 spotkania to jest takie poznawanie siebie, to jest takie sprawdzanie, na ile ja faktycznie mogę zaufać tym konsultantom, na ile to, co oni robią, ma sens, na ile w ogóle mam gotowość do zmiany.
czyli jeśli nastąpi ten przełom, to wtedy już jest. To jest tak, jak wiecie, w fazach pracy zespołowej. Jak już jest po stormingu, to potem jak już przejdziemy przez te cztery fazy, no to wtedy już jest właściwie, zaczyna się prawdziwa robota i ta robota wtedy idzie bardzo szybko. Czyli naszym celem takim pierwotnym jest to, żeby jak najszybciej ten przełom nastąpił. No i nie oczekuj zmian od razu. Jednocześnie zaufaj, że pojawią się i tak szybciej niż myślisz. I to jest również doświadczenie z każdego z projektów, które miałam przyjemność realizować. I to wszystko i jest idealny czas. Super, czyli macie tam jeszcze slajd z moim tam, no. Jest bardzo dobrze. Możemy w takim razie przejść do pytań, czy jeszcze tak. Coś mamy? Nie, już wszystko. Dobrze, to tych pytań trochę było i jeszcze tak dodam, że jeżeli ktoś chce, to dla odważnych jest opcja, żeby połączyć się na wideo i zadać te pytania na żywo. Tutaj Piotr zadał wcześniej pytanie na LinkedInie, może się połączyć na wideo, także Piotrze, jeżeli chcesz, to zapraszam. Ja się wchodzę. Nie słychać cię, Piotr. Może teraz się włącz po prostu, mikrofon masz włączony. Czemu mam mieć pierwszeństwo w pytaniach? Piotr jako pierwszy. Bardzo ciekawa procedura. Jestem bardzo zainteresowany. Powiedz, Aniu, czy masz doświadczenie albo wiedzę o tym, że ta procedura zadziałała także w kontekście modelu biznesu? Bo tam wspomniałaś o strukturze, strategii. Tam były te pytania, zwróciłem uwagę, kilka pytań dotyczyło modelu biznesu, ale powiedz, czy ten mechanizm zarabiania pieniążków także widziałaś jakąś rewolucję, czy ewolucję chociaż, jakieś zmiany w tym kontekście? Tak, dlatego że w momencie, kiedy samo uświadomienie sobie modelu biznesowego, który mamy, to już jest w ogóle ogromny krok do przodu. Natomiast nie było takich sytuacji, znaczy w jednym przypadku była taka sytuacja, w której firma zaczęła naprawdę na maksa eksperymentować. Dosłownie wyszli totalnie z funkcjonalnej struktury i zaczęli, jakby ułożyli organizację po procesie, po modelu biznesowym, czyli w zupełnie, znaczy totalnie innowacyjny sposób. W pozostałych przypadkach raczej to były modyfikacje albo dokładanie czegoś, albo uświadomienie sobie, nazwanie tego. Tak jak z doświadczenia wiem, w momencie, kiedy nazywamy to, opisujemy, to już jest właściwie ogromny krok do przodu, bo już wiemy, co robimy, jesteśmy w stanie to nazwać, jesteśmy w stanie dopiero wtedy, kiedy nazwiemy to, zobaczymy, gdzie jesteśmy w stanie to modyfikować. Ale powiedz jeszcze, czy powstała oferta wartości dla klienta, coś unikalnego, coś, co moglibyśmy ująć właśnie jako oferta, unikalna oferta wartości od klienta? Wiesz co, tak sobie myślę, w jednej z firm to, co się wydarzyło w kontekście właściwie można powiedzieć modyfikacji, przekształcenia, transformacji modelu biznesowego, było to, że został bardzo mocno zredukowany czas obsługi klienta, mniejsza ilość osób była na projekcie, bo to firma realizująca projekty, czyli mniejsza osób zaangażowana w projekt, klient został już tak zwinnie włączony też w proces tworzenia samego projektu. Czyli tutaj było tak jakby wprowadzenie pewnych praktyk zwinnych umożliwiło jakby włączenie klienta w proces stworzenia samego rozwiązania. Więc ogromna wartość, ogromna frajda, łączenie, budowanie partnerstwa. No. Nie wiem, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję ci bardzo.
Dobrze, to Piotrze, ja proponuję, że jeżeli masz jakieś pytania, to później, bo jest jeszcze sporo tych pytań, także dzięki. Tutaj w trakcie waszej rozmowy Julita napisała na LinkedInie, że z moich obserwacji wynika, że wynik finansowy wzrasta znacząco w relatywnie krótkim czasie poprzez wzrost zaangażowania i kreatywności. Tak, no, odpowiedz krótko, tak. Mhm. Dobrze, jest tutaj tak z 15 jeszcze komentarzy, wypowiedzi wcześniej zaznaczyłem ci. Nie wiem, czy je widzisz jako tam start, ale jeżeli nie, to ja przejdę może po prostu od końca. Tu Andrzej pisał, że bo powiedziałaś, że wielu firmom nie grozi tutaj turkus, coś w tym stylu, to na początku. Ja oczywiście tak się śmieję, bo wiecie, żeby firma była turkusowa, to w tym sensie nie grozi, że. No przed nami jeszcze kawał roboty, aczkolwiek tak absolutnie Andrzej, 1000% rękami i nogami, jest to szansa, jest to możliwość, jest to, tak jak wszyscy wiecie, bo pewnie jesteście pasjonatami albo praktykami turkusu, że turkus po prostu to jest zdrowa, normalnie funkcjonująca, czyli zdrowy organizm, tak, po prostu tam i kropka po prostu. Ale nie wszyscy jesteśmy na to gotowi, nie wszyscy, zobaczcie, nawet w takiej sytuacji, kiedy już tam mówiłam o tej randce, dobra, idziesz na randkę z jakąś kobietą lub z jakimś mężczyzną, no nie, i turkusowo jesteś sobą, jesteś autentyczny, no kto z nas ma taką odwagę, żeby, żeby nawet na takiej pierwszej randce być sobą, a zobaczcie, jeśli firmę tworzy, powiedzmy, nie wiem, załóżmy, dyrektorów jest 20, kierowników jest 50, są specjaliści, eksperci i każdy z nich ma być autentyczny, każdy ma sobie zaufać, każdy ma naprawdę odrzucić ściemę i być tu i teraz w prawdzie, no to są naprawdę kawał roboty do zrobienia. Tak, tutaj na Facebooku warsztat coacha napisał, że mówisz o skoku rozwojowym z pomocą eksperta, masz przykłady, doświadczenia, ok, powiedz proszę, czy masz jakiś fuck up? Okej, okay. Fuck up był właśnie w tej firmie, o której mówiłam, znaczy błąd, tak, że faktycznie zgodziliśmy się pracować z kadrą N-2. Zarząd nie był włączony, N-1 nie było włączone, nie chcieli się włączyć w pracę. I w sensie to było, znaczy jedyne co było jakby zaważyło na sukcesie jakby tej części, którą zrobiliśmy, to było to, że dostaliśmy zielone światło. Właściwie na zasadzie takiej, to był projekt z polecenia, więc też dlatego go wzięłam, ale dostaliśmy zielone światło na zasadzie rób co chcesz, czyli ty sobie wyznacz cel, ty sobie wyznacz co z tymi ludźmi trzeba zrobić. Po czasie jakby mam nadzieję, że to będzie, jakby, że ci ludzie się przebiją i że będą zmiany w tej organizacji. To był fuck up. Tak sobie myślę. Fuck up kiedyś miałam, ale to jest w ogóle niezwiązane z turkusem, jak robiłam taki projekt na 1000 osób, gdzie wdrażałam platformę szkoleniową, no i niestety dostawca nawalił i w ostatniej chwili po prostu wszyscy się zagotowali. Ale to było no 10 lat temu. Nie wiem, nie przypominam sobie takich jakichś fuck-upów, żeby, wiecie, może dlatego, że znów program, na którym pracujemy, nie jest gotowy, czyli ja nazywam to dostrajaniem się, czyli jakby uczestnicy, którzy pracują z nami z miesiąca na miesiąc, nawet nie wiedzą, co będą na warsztacie za miesiąc, dlatego że ja też tego nie wiem. Dlatego, że prowadząc rozmowy indywidualne, można powiedzieć, dostrajam się, tak, do indywidualnych osób, do organizacji, do tego, co jest na rynku. I czasem jest tak, że nagle mam, wow, okej, okay, dobra, to robimy, tak, 3 dni przed samym warsztatem, kiedy już wiem, że to jest coś, co jest do zrobienia. I klienci, z którymi pracuję, są przyzwyczajeni do tego. I może tego nie ma takich fuck-upów, gdzie jest pewien plan, który na pewnym etapie może już okazać się nieaktualny, bo to jest cały czas taka zwinna praca wokół ewolucyjnego celu, który cały czas się wyłania. I czasem mam taką sytuację, ostatnio miałam taką sytuację właśnie na warsztacie też kolejną, gdzie uczestnicy pytają się o to, jaki mamy cel. Ja mówię, że no wspólnie tworzymy cel i miejcie świadomość, że ja tu nie jestem trenerem, który wam coś powie, co mamy robić, tylko razem to tworzymy, więc od waszego zaangażowania, jakby cel się pojawi.
Okej. No i taki komentarz. No to ciekawi jestem, w jakim kierunku, ciekawi jesteśmy, w jakim kierunku to pójdzie. Ja też jestem ciekawa. Także. Ja myślę, że tutaj to podejście jest na tyle elastyczne, że rzeczywiście no, popełniliśmy błąd, to idziemy do przodu, po prostu skorygujemy, tak jak też w metodyce projektowej. Może dlatego też, że wiecie, ja jakoś nie patrzę na fuck-upy, tak? Jeśli na przykład, nie wiem, wychodzę na spacer i nagle okazało się, że padał deszcz i wejdę w błoto, to nie zastanawiam się, że to jest fuck-up, tylko okej, no dobra, to teraz na przykład, nie wiem, umyję sobie stopę, albo nie umyję, albo złożę drugą nogę do błota. Czyli może to jest też kwestia mojego postrzegania, ale z drugiej strony faktycznie nie było żadnej informacji zwrotnej od klientów, że był jakiś fuck-up, który oni poczuli, że był fuck-up, więc to może być też o tym, że no to jest proces uczenia się, że testowania, pewne rzeczy wychodzą, pewne rzeczy nie wychodzą, ale nie nazwałabym może tego fuck-upem, może dlatego, że mam takie podejście do błędów. Jasne. To myślę, że to łączy się z drugim komentarzem wcześniejszym, że tutaj Ragnarsson napisali, że kiedy słucham omówienia tych wszystkich przykładów, mam wrażenie, że największą przeszkodą w transformacji organizacji w stronę turkusu są zarządy, w tym wszystkim rola pracowników i inicjowanie zmian wydaje się drugorzędna. Więc być może to jest takim. Tak, dlatego że właściwie na poziomie zarządu to wystarczy, żeby jeśli zarząd, bo nie zawsze zarząd chce, ma czas się zaangażować, wystarczy, żeby nie przeszkadzał i dał się na światło to, co wcześniej pisałam w moich refleksjach. Dlatego że to, na ile sobie pozwolą, na ile wejdą, na ile się zaangażują pracownicy, to jest to, na ile dasz im przestrzeń. Jeśli dasz im 10%, to oni się nie wcisną na 20%, po prostu, bo nie ma tej przestrzeni. Czyli tak, absolutnie, zarząd, jeśli nie będzie przeszkadzał, to już jesteśmy, to już mamy połowę sukcesu. Pracownicy, znaczy drugorzędna, to zabrzmiało tak drugorzędna. No, nie jest drugorzędna, bo każdy dla mnie jest cenny i ważny, aczkolwiek w kontekście wpływu i sprawczości, jeśli dasz ludziom wpływ i sprawczość, to ich rola może być pierwszorzędna, czyli ty stajesz się tą osobą, jeśli jesteś liderem, która daje przestrzeń, która pomaga odnajdywać ten potencjał, zgodnie z tym, co Brené Brown też mówi, ma zbadane w procesach i w ludziach, a oni już dalej to robią, oni już wymyślają, oni się angażują, oni się mogą nawet świetnie w tym bawić, do czego każdego zachęcam oczywiście w projekcie, żeby nie traktował pracy tak poważnie. Tak, tutaj kilka rzeczy komentarzy się pojawiło w trakcie twojej wypowiedzi. Julii to napisała, że myślę, że ta transformacja polega też na koncentracji na procesie. Paulina napisała... Nie wiem, co Julia miałaś na myśli. Gdybyś Julia mogła to precyzować, to ja chętnie odpowiem. Tak, no myślę, że to było do poprzedniej wypowiedzi, także zachęcam do... A propos tego, co powiedziała Julia, koncentracja na procesie, jeśli tak, żeby też cię nie zostawić bez odpowiedzi, jeśli przez proces rozumiesz czasookres, w którym od A do pewnego momentu B pracujemy wspólnie, to tak jest to proces. I dlatego cel jest ewolucyjny, bo ja się nie koncentruję na efekcie, tylko koncentruję się na tym, żeby na każdym etapie projektu być w procesie tu i teraz, dostrajać się do wszystkich perspektyw i dać najlepsze to, co jest możliwe. Paulina była kolejna, tak? Jednocześnie przyzwyczajonych do ram podawanych z góry przyjęcie modelu prób jest wyzwaniem dla wszystkich. Tak, jest wyzwaniem dla wszystkich, dlatego na początku, kiedy ja rozpoczynam projekt, to jest taka praca pokazująca klientowi, dlaczego nie dostanie gotowego programu, jak pracujemy, na czym to polega i to jest, można powiedzieć, sprzedanie koncepcji, bo jednocześnie gdyby klient powiedział, Anka, to przepraszam cię, potrzebujemy program, to ja mogę powiedzieć, wiesz co, zrobię program, ale nie ma żadnej gwarancji, że on będzie zrealizowany tak, jak ci go przygotuję. Jeśli potrzebujesz dla twojego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa, że program, że wiem, co robię, tak? Czyli na początku to już jest praca uświadamiająca, że my pracujemy inaczej,
że nie ma tego programu, że on się wyłania, że na każdym etapie zbieramy wszystkie informacje, żeby kolejny krok był najlepszy. I to, o czym mówiłam wcześniej, jeśli klient uświadomi sobie, że na wyższym poziomie świadomości ma większą jeszcze perspektywę i może posięgać po 300, a nie po 50, to co ten nasz klient, gdzie z 50 zrobił 200 milionów i nagle mówi, to wiesz co, my chcemy 400. No oni 3 lata temu w życiu by nie myśleli o 400. I teraz, gdybym ja powiedziała, dobra, to robimy, macie 50, zróbmy cel 100, no, to ja bym ograniczyła im możliwość tego, co oni mogliby w ogóle osiągnąć. Więc to jest zgadzam się pełna, to jest praca na początku, taka uświadamiająca, na czym polega w ogóle to rozwijanie, na czym polega to, co my robimy. Okej, tutaj Andrzej napisał, że nie transformujmy organizacji w stronę korpusu, bo po co? Transformujmy wspólnie organizację w stronę ludzi i wartości dla otoczenia. Dla mnie to jest to samo tak naprawdę. Jeśli transformujesz organizację w kierunku ludzi, turkus jest pewną nazwą, czyli nazwą, w której to jest takie, wiecie, oświecenie. Jeśli patrzysz na człowieka, jeśli człowiek się rozwija, jeśli medytuje, jeśli szanuje innych, jeśli dba, to on idzie w kierunku oświecenia. Ktoś nazwał to oświeceniem, żeby wyznaczyć jakiś cel. Natomiast tak, absolutnie jakby to jest ważne, żeby patrzeć na ludzi, wartości dla otoczenia, żeby to było zgodne ze mną, bo jeśli to jest zgodne ze mną, jako człowiek mi się czuje innych ludzi, nie tylko na poziomie umysłu, ale też na poziomie serca, no to zupełnie inaczej wygląda relacja i relacje i cała firma. Także tak, zgadzam się. Tak, tutaj kolejna osoba napisała na Facebooku, że turkus to człowiek w równowadze. Absolutnie, zgadzam się, tak. To jest takie oświecenie, wiecie. Że to nie jest to samo, jeżeli w ten sposób podchodzimy. Jest dla mnie wszystko. Turkus jest pewną nazwaną aspiracją. Czyli nie jest na takiej zasadzie, dobra, to od jutra wdrażamy turkus, poukładamy sobie samozarządzające zespoły, oddajemy władzę, cel ewolucyjny, no to się nie wydarzy. Turkus jest pewną aspiracją. I fakt, że jest wszystkim i niczym, znaczy trudno powiedzieć, czy jest niczym, no jest pewną aspiracją, do której dążymy, tak jak oświecenie jest pewną aspiracją. I nie można powiedzieć, dobra, mam 30% turkusa albo 40%. W pewnym momencie czujesz, że organizacja jest coraz bardziej świadoma, że inaczej wygląda, że jest coraz fajniej, robisz kolejny tuning, jeszcze widzisz, że to działa, więc jeszcze bardziej zaczynasz pracować na relacjach, jeszcze bardziej wchodzisz w poziom serca, jeszcze bardziej widzisz ludzi i siebie, bo widzisz, że to działa. To jest to, co tam mój klient powiedział, że kiedy zmieniasz optykę, czytaj, widzisz ludzi, cyfra robi się sama. Jest. Dobrze, to wracamy do archiwalnych pytań i już je odczytuję. No nie wiem niestety kto, nie w mojej sieci, ale pytał Ani, czy możesz... Liberating Structures, LinkedIn user, tak, Liberating Structures, 33 praktyki. I jeśli ja Łukaszowi wyślę te praktyki, bo mam wszystkie zebrane, więc jeśli Łukasz będziesz chciał, możesz zamieścić je gdzieś tam pod tym także ty LinkedIn userze będziesz mógł sobie pobrać. Tak, bo podeślemy materiały. One są pięknie opisane. Tak, na naszej stronce będzie podsumowanie. Okej, tutaj kilka komentarzy jeszcze na Facebooku powstało wcześniej. Andrzej tutaj trzymał prym, także bardzo ciekawym ogólnie zjawiskiem jest, kiedy poszczególne wartości, przełomy się pojawiają jako... I jako później on. Jak one później ewoluują. Tak. Tak. To jest tak jak od przełomu do przełomu, ale faktycznie ja pamiętam taka może refleksja, jak zaczęłam właśnie pracę jako trener, jako coach, i też po jakimś czasie tak stwierdziłam, kurczę, ja nie lubię przygotować tych programów. O co chodzi w ogóle? Czy ja się do tego nie nadaję, że tego nie umiem, ale tak mi się wydaje to takie ograniczające i w pewnym momencie tak. No dobra, to może jestem agile'owa, ale też dopiero po kilku latach pracy jakby odkryłam to, uświadomiłam sobie to i też pozwoliłam sobie na to, czyli z odwagą wychodzę do klientów, nie będzie programu. Dobrze, szukam jakiegoś takiego pytania. Okej, tutaj mamy jakieś na Facebooku, na Asor, na jakiej linii, też nie wiem kto, to co mówisz o oddawaniu odpowiedzialności i zaufaniu, to się ogromnie sprawdza. Byłam świadkiem i jako przewodniczący, i jako odbierający taki przekaz od przewodniczącego.
i najlepszy z moich menadżerów rozmawiał ze mną po 10 minut rocznie. Ja się na tym nie znam, rób co uważasz, super, że masz taki efekt, nie? Czy takie potwierdzenie w zasadzie tego, o czym mówiłaś wtedy. Okej. Okay. Andrzej wcześniej pisał na Facebooku, że zespół charakteryzuje się synergią. Zespół to jest grupa ludzi, którzy ma wspólny cel. Czy mają synergię? Synergia to jest właśnie ten głębszy poziom, kiedy oni nie łączą pewnych kompetencji, które są potrzebne do zrealizowania projektu, które załóżmy manager, czy ktoś zauważa, że mają te kompetencje, tylko każdy z nich sięga głębiej po swój talent, po swój potencjał i to właśnie wyciąga. I a propos tego właśnie teraz mi taki przykład do głowy. Jeden zespół dyrektorów, z którym pracowałam, spotkania takie cyklówki, u niektórych klientów to nazywają to cyklówkami, wyglądają tak, że dyrektorzy się spotykają, no i każdy, wow, w marketingu 40 kampanii, zajebiście, reklamy i w ogóle super, no nie? Sprzedaż, tak, super, mamy wyniki. Informatyka, no super, czy wdrożyliśmy systemy informatyczne. I teraz to jest zespół, oni mają wspólny cel. Natomiast w momencie, kiedy zmienili trochę optykę i zaczęli sobie patrzeć, jakby co jest moim talentem, co ja wnoszę i uwaga, czy to, co wnoszę, czy zespół tego potrzebuje. W takim sensie, że pamiętam, jak robiłam im rundę, to tam była taka chwila trwogi, gdzie każdy powiedział, dobra, to co ja uważam na ten moment, nie tam pokażę swoje super tabele marketingowe i tak dalej, czyli to, co ja uważam, że mogę najlepszego wnieść z siebie jako Anny na przykład, to jest właśnie to. I czy wy to bierzecie? I każdy z zespołów, każdy z członków zespołu ma powiedzieć, tak potrzebujemy tego, tak to bierzemy. I to było naprawdę uwalniające, dlatego że oni dopiero oczywiście w pewnym czasie tak zorientowali się, kurde, ale te nasze spotkania są beznadziejne, chodzimy, robimy te prezentacje, w ogóle to czymś innym jest. No jest to trochę o czymś innym. Czyli jakby to takie obnażenie się, że ja czuję, że to jest najlepszego. Czy wy tego potrzebujecie? No nie potrzebujemy. O kurde, no to mamy teraz. Więc dla mnie synergia to jest taki wyższy poziom funkcjonowania zespołu. Okej, okay. W międzyczasie zadziało się tak, że Paulina wysłała linka do tej... O, super, Liberating Structures. Ja mam w języku polskim, bo nie wiem, czy tam są w języku polskim. Mam w języku polskim wszystkie opisane na slajdach, pięknie, także Łukasz zamieścisz. Bardzo chętnie. Sylwia napisała tak, gotowość na przestrzeń do ufania sobie innym, bo nie ma błędów, tylko otwartość na lekcje i możliwości. A to też podstawowy mechanizm psychologiczny. Obraz siebie, który uświadamiamy i uruchamiamy w sobie, uruchamia adekwatnie właśnie takie nasze zachowanie. Tak. Dobrze. To wracając do tych pierwszych komentarzy jeszcze, które były wcześniej, jak zdążymy, chociaż tę część, Andrzej tutaj znów trzymał prym. Czy sposób budowania zaufania to też postrzeganie i definiowanie zaufania i nie jest związane z kulturą danego kraju? Nie zastanawiałam się nigdy nad tym, ale tak na szybko myślę, że może być. Jednym z elementów zaufania też może Łukasz ci to wyśle, ostatnio rozmawialiśmy krótko o tym braving, czyli tak jakby kilka, akronim, który stworzyła akurat Brené Brown na potrzeby rozpracowania zaufania na czynniki pierwsze i to ocenianie, czyli jeśli mówimy o Polsce, no w Polsce no nie ma czegoś takiego na przykład, że wow, a ten mój sąsiad jest fajny, ale ktoś jest super, my raczej widzimy to, co nie działa. Raczej widzimy to, co jest do usprawnienia, mamy skłonność do krytykowania, do oceniania, a to rujnuje zaufanie. Też my jako ludzie w ogóle na poziomie naszego indywidualnego życia, to już abstrahując od krajów, ale też no w Stanach może jest troszkę inaczej, nie jesteśmy w Polsce, nie jesteśmy uczeni budowania zaufania do siebie i do życia jako takiego. Jesteś małym człowiekiem, słyszysz, no teraz ci się chce iść, dobrze jadłeś. No
zmęczony jesteś, no serio, przecież dobrze spałeś. Jakby jesteśmy oduczani zaufanie do siebie. Życie jest niebezpieczne, uważaj na ludzi, uważaj, że spadniesz z tej huśtawki, uważaj, twój prezes, o lepiej nie podskakuj, bo coś tam. Czyli tak naprawdę system drukowuje nas brak zaufania i do siebie, i do innych ludzi. Jeden z moich nauczycieli, Stephen Gilligan z San Diego, Stany Zjednoczone, powiedział, że do 40 roku życia jesteśmy oduczani bycia sobą. Czytaj, nie mamy zaufania do siebie, nie mamy zaufania do innych. Po 40 roku życia, jeśli ktoś ma, można powiedzieć, szczęście, no to wraca do siebie. Ale faktycznie to, w jaki sposób jesteśmy prowadzeni, nie uczy nas zaufania. W Stanach na przykład jest tak, że małe dzieci, trochę inaczej się podchodzi do małych dzieci. Wow, a ty jesteś super, ale fajnie ci wyszło. Wow, dasz radę. Czyli już od początku, na poziomie kultury kraju, to dziecko jest uczone zaufania do siebie, ale super, osiągniesz dużo, słyszę, będzie fantastyczne, dasz radę, no nie? Wchodzę do firmy i już czuję, że jestem Bogiem, no to startuję z innej pozycji. Więc myślę, że tak, że to się łączy z kulturą organizacyjną, znaczy też z kulturą kraju na pewno. Okej, jest tak dużo pytań, że nie zdążymy na wszystkie dzisiaj odpowiedzieć, także tak spróbujmy może jeszcze na dwa albo na trzy. A te pytania, przepraszam, te materiały dodatkowe, one będą na turkusowesiadania.pl później po naszym spotkaniu, łącznie z nagraniem dzisiaj. Paulina napisała, czy spotkałaś się z sytuacją, w której potrzeba kontroli przeważyła nad korzyściami ze zmiany podejścia i organizacja zawróciła? Tak, to jest właśnie ten case, znaczy organizacja, mam nadzieję, nie zawróci. To jest właśnie ten case, o którym mówiłam, tak jeden z najświeższych, gdzie faktycznie w sytuacji trudnej trochę zarząd i dyrektorzy, można powiedzieć, spanikowali, czyli w dobrych czasach fajnie ufali ludziom, ludzie się rozwijali, w tym czasie zrobili kawał roboty, N-2, natomiast w czasie, kiedy pojawiły się trudności, totalnie wyrzucił, wywalił, nie wiem jak to nazwać, totalny brak zaufania i kontrola, ale to do tego stopnia, że to aż po prostu zaczęło boleć, więc tak, absolutnie. Natomiast mam nadzieję, że nie przeważy to nad korzyściami, bo też ostatnio miałam spotkanie z grupą, już takie właściwie pro bono, bo tak chcieliśmy się spotkać, bo tak zżyliśmy się trochę z tą grupą N-2 i faktycznie mam takie poczucie, że oni w tej chwili są dla mnie sercem tej organizacji i na ile to serce będzie mocno biło, na tyle rozpuści tą kontrolę i wrócą do normalności. Trzymam za nich kciuki. Okej, okay. Dobrze, to może jeszcze zdążymy na jedno pytanie, aczkolwiek prosiłem o doprecyzowanie i nie wiem, czy damy radę tutaj się wgryźć. Emilia pyta, jak sobie radzisz z napięciami w organizacjach? Z napięciami w organizacjach. Kurczę, nie wiem za bardzo, co miałaś, Emilia, na myśli napięciami w organizacjach. Prawdopodobnie chodzi o tensions po prostu. Konflikty, jakieś takie, że... To jest tak, jakby napięcia są nieuniknione i one będą zawsze. Jak sobie zaobserwujesz siebie albo ludzi, z którymi żyjesz, my też żyjemy w takim ciągu napięciu. I teraz, wiesz, to co mi przychodzi na ten moment, bo nie wiem dokładnie, co rozumiesz przez napięcie, ale ja pracując z zespołami, ja mam dużo odwagi pracując z zespołami, czyli potrafię nazwać pewne mechanizmy, potrafię, można powiedzieć, w sposób taki bezbolesny albo mało bolesny zauważyć pewne mechanizmy i też je jakby przepracować. Jedna sytuacja, która przychodzi mi do głowy z tego napięcia, które ostatnio było na sali, grupa dyrektorów zaprosili mnie, żebym tam zobaczyła, jak prowadzą spotkania, czy tam mam jeszcze jakieś uwagi dla nich, czy mogę ich w czymś wesprzeć. No i weszłam na salę i tutaj grobowa cisza. I ja mówię, co się stało? No wiesz, na początek roku i w ogóle szambo nam wylało. Ja mówię, okej, no dobra. I oczywiście zaczęliśmy rozmawiać o tym szambie. Okazało się, że to szambo to jest bycie człowiekiem. Oni faktycznie pierwszy kwartał roku mają są totalnie zajechani. To jest co roku i to się powtarza. Jak oni sobie uświadomili, że to nie jest szambo, tylko to jest po prostu, bo wiesz, zaczęliśmy się rzucać na siebie, byliśmy niemili, tyle się uczymy i znowu wróciliśmy po prostu do piwnicy.
I uświadomili sobie, że to jest po prostu bycie człowiekiem, to jest właśnie bycie tym vulnerable, to jest bycie odważnym, czyli okej, ja wyskoczę, ja mam pewien stan emocjonalny, ale jestem w stanie się cofnąć i powiedzieć przepraszam, jest trudny czas. I teraz to, co wymyśliliśmy akurat u nich, to taka praktyka była ciekawa, bo ja mówię, no dobra, atmosfera grobowa, jeszcze pracowaliśmy do szambo, to z jakiego powodu tu jesteście? Jakby co spowodowało, że każdemu z was chciało się przyjechać z Wrocławia, z Poznania, nie wiem, z Rzeszowa, z Krakowa, że tu jesteście? No bo, wiesz, bo my lubimy być razem i lubimy się śmiać razem i lubimy, jak jest radość. No ja mówię, no to dobra, to w takim razie wymyślili sobie takie praktyki na początek spotkania, łącznie z jakimś puszczeniem filmiku, gdzie dziecko się śmieje przez 5 minut na YouTubie, na początku każdego spotkania i faktycznie to działa, że każde spotkanie rozpoczynają od radosnej praktyki albo od takiego śmiesznego filmiku, że to już powoduje, że są na innym poziomie pracy ze sobą. Super, to nie pracują, absolutnie tak, jest, spotkałam się z tym, że jest dużo rywalizacji i teraz w momencie to, co działa, znów nie znam firmy, nie znam poziomu świadomości, ale jeden z przykładów ostatnich, gdzie była rywalizacja pomiędzy poszczególnymi zespołami, to był właściwie jeden case z tych firm, o których mówiłam, czyli zaczęliśmy zapraszać ludzi z poszczególnych zespołów do tworzenia projektów na rzecz firmy. Jak oni zaczęli ze sobą rozmawiać, jak zaczęli ze sobą jakby pracować, zaczęli się poznawać w innym układzie, w innym kontekście, w innym celu, to faktycznie bardzo mocno pomogło. I też pamiętam pierwszy warsztat z nimi, kiedy rozmawialiśmy o zaufaniu. Właściwie to był poziom N-2, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o zaufaniu. Oczywiście miałam taką aspirację, że zrobię z nimi wieńczeniego, porozmawiam z nimi o 5. Przez cały dzień wałkowaliśmy zaufanie, tyle rzeczy się walało. Jednocześnie jakby to wszystkie rzeczy zebrane razem przedstawiliśmy na spotkaniu N-1 i na spotkaniu zarządu, gdzie zarząd naprawdę zobowiązał się, że zrobi wszystko, żeby tutaj jakby tą sytuację rozwiązać. I dało się. Czyli jakby, nie wiem, no tak jak każda grypa jest inna, no nie? Jeśli nie zauważacie wspólnej organizacji jako całości, to znaczy, że powinniście się więcej spotykać, rozmawiać, wspólnie układać projekty. Projekty marketingowo-sprzedażowe są połączone ze sobą. Czyli w momencie, kiedy zaczniecie łączyć pewne nawet działania ze sobą, ja nie mówię o kampaniach marketingowych, ale wspólnie zastanawiać się, okej, no dobra, mamy 8 osób, załóżmy przedstawiciele, jaki możemy mieć cel? Wspólnie zróbmy ten cel. Zastanówmy się, co każdy do tego celu może włączyć. Jeśli popracujemy w ten sposób, czasem wystarczy zupełnie tylko spotkanie pomiędzy działami i pokazanie, co my robimy, jakie mamy wyzwania, jak chcemy was wspierać, czego potrzebujemy od was, czy takie zwykłe spotkanie. Super. A jeśli zauważają współpracę jako całej organizacji, to pytanie, czy firma ma strategię jasno zakomunikowaną i jasne cele strategiczne i klarowne. I czy ta strategia jest, wiecie, tak w akcji. Przekroczyliśmy już czas i nie zdążyliśmy się odpowiedzieć na wszystko. Aniu, ja mam do ciebie prośbę, jak skończymy, to zostań jeszcze na chwilkę, nie wychodź z tego pokoju. Dobra. Przejrzymy jeszcze, może coś pogadam chwilkę. A ja jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Widzę, że tutaj dyskusja się zaczęła, na LinkedInie zwłaszcza. Także bardzo się cieszę, bardzo wartościowe spotkanie i dużo materiałów jeszcze będzie po nim. Także tak. Dziękuję. Postaram się przygotować coś takiego, co mam, czym mogę się chętnie podzielić. Nie wiem, lecz o nim coś, o czym mówiłam, to chętnie się podzielę. Super, bardzo się cieszę. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za udział. My zobaczymy się na kolejnym trójkulturowym śniadaniu, prawdopodobnie za miesiąc, chyba że akurat będzie przerwa wakacyjna, zobaczymy, ale każdy drugi piątek miesiąca co do zasady online. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i za komentarze. No, kto jeszcze ma bardzo palące pytania i nie dostał odpowiedzi, bo tak jak mówię, sporo tego było, to śmiało piszcie, myślę, na LinkedInie będzie najbardziej adekwatnie. Widzę. Dziękuję. Dzięki jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia. Dzięki. Jest. No tutaj fala podziękowań, także też dzięki wszystkim i do następnego. Trzymajcie się. Okay.